kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. Dziewięciodniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Dzień 3. Ucieczka grzesznych. Czy wiesz, kim jest grzesznik? To taka osoba, która sprzeciwia się czasem Panu Bogu i nie chce wykonywać Jego poleceń. Tak naprawdę każdy człowiek jest grzesznikiem, czy to dziecko, czy dorosły. Tylko niepokalana i Pan Jezus mogą powiedzieć, że nigdy nie byli grzesznikami. Jednak są też tacy grzesznicy, którzy przestali w ogóle słuchać Pana Boga, albo nawet wcale Go nie znają. Nigdy nie usłyszeli, czego On z miłości zabrania robić, a co On nakazuje czynić. Jest bardzo wiele dzieci na świecie, które nigdy nie widziały katolickiego kapłana. Nie wiedzą, kim jest Pan Jezus. Nie znają swojej najwspanialszej mamy. Takie dzieci rosną, ale nie stają się coraz lepsze. Nikt im nie powiedział, że jest ktoś, kto tak bardzo je kocha, że oddał za nie swoje życie. Nikt nie powiedział, co muszą robić, żeby być bardzo szczęśliwe. Nie wiedzą, że kiedyś staną przed Panem Jezusem i dowiedzą się, że pójdą do nieba lub piekła. Nie wiedzą, co robić, by okazać Panu Bogu swoją miłość. Takie dzieci można spotkać na całym świecie. W Azji, w Afryce, ale coraz więcej jest ich również w Polsce. Kiedy dziecko przychodzi na świat, otrzymuje od Pana Boga pewną misję do wykonania. Musi poznać i bardzo ukochać swojego dobrego Ojca, Pana Boga. Jeśli dziecko całe życie jest dobre i grzeczne, bardzo stara się nie popełniać grzechów i bardzo kochać Pana Boga, to pójdzie do nieba. Tam już zawsze będzie szczęśliwe z Panem Bogiem, niepokalaną i wszystkimi dobrymi aniołami. Oczywiście jest to bardzo trudne, nawet dla dorosłych dzieci niepokalanej. Dlatego Pan Jezus dał nam ją za matkę, która ma nas wszystkiego nauczyć i razem z Nim prowadzić przez całe życie. Oznacza to, że dla niepokalanej wszyscy ludzie są dziećmi. Czy to jeszcze w brzuchu mamy, czy w pieluszkach, potem w szkole, ale również jako dorośli i osoby starsze. Wszystkich ludzi niepokalana nazywa swoimi dziećmi i chce ich doprowadzić do nieba. Czy możesz sobie wyobrazić, jak bardzo cierpi niepokalana z powodu dzieci, które nie znają dobrego Boga? Przecież On jest ich Ojcem. Jak bardzo płacze ta dobra matka nad swoimi dziećmi. Ona tak bardzo chce im pomóc. Chce je ratować, żeby były szczęśliwe. Każdy, kto pozna Pana Jezusa i niepokalaną, będzie szczęśliwy. Że nie jest już sam. Że ma tak wspaniałych, kochających, dbających o każde swoje dziecko, rodziców z nieba. Dla ratowania tych biednych dzieci i wszystkich grzeszników, niepokalana postanowiła prosić swoich małych pomocników o wsparcie. Już niedługo ty staniesz się jednym z nich. Niepokalana jest ci bardzo wdzięczna. Czy rozumiesz, dlaczego niepokalana tak bardzo chce dotrzeć do swoich dzieci? Ponieważ jako najlepsza z matek dobrze rozumie, że dzieci trzeba nauczyć, jak powinny się zachowywać. Dzieci nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Ktoś musi je tego nauczyć. Dać dobry przykład. Jako dobra matka rozumie, że dzieci nieznające Pana Boga nie wiedzą, jak być dobrym dzieckiem. Nie wiedzą, kogo,
i jak kochać. Takie dzieci nie kochają Pana Boga, bo nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Nie kochają też bliźnich, bo nie wiedzą, że tak trzeba. Nie znają niepokalanej, dlatego nie mogą się do niej zwrócić o pomoc. A ponieważ brakuje im chrztu, spowiedzi, komunii i mszy świętej, jest prawie niemożliwe, aby dzieci te poszły do nieba. Wszyscy grzesznicy, którzy nie wykonają swojej misji poznania i kochania Pana Boga oraz bycia dobrym i Jemu posłusznym, nie dojdą do nieba. Będą musieli pójść do piekła, gdzie już nigdy nie będą mogli kochać Pana Boga. Nigdy nie będą mogli cieszyć się swoją mamusią. Trzeba ich ratować, to nasi bracia i siostry. Trzeba pomóc niepokalanej ratować jej biedne dzieci. Tylko jak to zrobić? Trzeba naśladować Pana Jezusa i niepokalaną, którzy nienawidzą grzechu, ale bardzo kochają wszystkich grzeszników. To znaczy, że bardzo nie podobają im się złe czyny ludzi, ale próbują ich ocalić. Oni całe swoje życie poświęcili, by ratować biednych grzeszników. Ofiarowali się całkowicie Panu Bogu i dzięki temu każda sekunda ich życia, praca, zabawa, cierpienia, smutki i radości, wszystko było modlitwą, która wypraszała u Pana Boga pomoc dla tych wszystkich biednych dusz. Tutaj znajdziesz dzisiejszą wskazówkę, która pomoże Ci stać się doskonałym pomocnikiem niepokalanej. Jest nią miłość bliźniego. I to jest ważna cecha wszystkich najlepszych pomocników niepokalanej. Miłość Boga i bliźniego. Ofiarować się jej, a przez nią Bogu, by ratować jej biedne, zagubione dzieci. Obiecać: jestem cały Twój, mamo. Czyń ze mną, co chcesz, bo kocham Ciebie i wszystkie Twoje dzieci. To ofiarowanie spowoduje, że niepokalana zacznie wychowywać swojego małego pomocnika, doradzać mu we wszystkim i doprowadzi go do dzieci, którym chce pomóc. Nauczy go kochać bliźnich tylko dlatego, że Bóg ich kocha. Pomoże być wielkim wojownikiem, jej rycerzem, który w przyjazny i serdeczny sposób zwalczać będzie zło i niebezpieczeństwa czyhające na jego braci i siostry. Wielka miłość pomocnika wszędzie mówić będzie o niepokalanej, która uczyni go małą podobizną Pana Jezusa i przez to zdziała w świecie wielkie cuda. Każde dziecko, które do niej zostanie doprowadzone, ona oczyści, wychowa i ukocha całą swoją matczyną miłością, która jest jak Boża miłość. Ta miłość rozleje się na cały świat, prowadząc wszystkich biednych grzeszników z powrotem do Pana Boga. Pamiętasz przykład ze szklanką i wodą, prawda? Jakże wdzięczni będą małemu pomocnikowi wszyscy uratowani grzesznicy. Jak wdzięczna będzie niepokalana. Ukochany pomocnik niepokalanej, święty Maksymilian Kolbe, żył, aby uratować jak najwięcej dusz. Chciał, by mogły one poznać swoją mamę, a przez nią Pana Jezusa i pójść do nieba. Podobnie święta Hiacynta Marto. Jako mała dziewczynka ciągle ofiarowywała się za biednych grzeszników. Uratowała niezliczone dusze przed piekłem. Trzeba Ci pójść w ich ślady i oddać swoje życie niepokalanej dla ratowania dusz. Rozważania. Zamknij oczy
I wyobraź sobie, że jesteś w bardzo ciepłym kraju Afryki. Widzisz słonie, żyrafy i dzikie zwierzęta. Jest bardzo ciepło. Chce ci się pić. Ale nie możesz znaleźć czystej wody. Nagle widzisz grupkę bawiących się wesoło dzieci. Podchodzisz do nich i prosisz o wodę. Dzieci patrzą przez chwilę na ciebie, po czym mówią. Jeśli chcesz wody, musisz oddać nam swoje buty. Jesteś zaskoczony. Zwykle dostajesz wodę, kiedy o nią prosisz. Jednak tak bardzo chce ci się pić, że oddajesz swoje buty za mały garnuszek z wodą. Dzieci zapraszają cię do wspólnej zabawy. Biegacie i jest wesoło. Po niedługiej chwili zaczynasz znowu odczuwać pragnienie. Jest bardzo ciepło i potrzebujesz o wiele więcej wody niż zwykle. Prosisz dzieci, by się z tobą podzieliły kolejnym garnuszkiem z wodą, lecz one, śmiejąc się z ciebie, mówią: jeśli chcesz wodę, musisz oddać nam swój plecak i twoje ubranie. Jesteś bardzo zdziwiony. Wreszcie mówisz: przecież Pan Bóg kazał się dzielić. Nagle następuje cisza. Pan Bóg? Przecież On się nami nie zajmuje, odpowiadają dzieci. To nieprawda. Przecież Pan Jezus i Niepokalana bardzo nas kochają i troszczą się o nas w każdej chwili, tłumaczysz. Kto to jest Pan Jezus i Niepokalana? Pytają zaskoczone dzieci. Pan Jezus to przecież jedyny i wszechmogący Bóg, a Niepokalana to Jego i nasza mamusia, odpowiadasz zdziwiony. Jedyny Bóg? Przecież bogów jest dużo. Mamusia? Czyja mamusia? Dzieci nie rozumieją tego, co próbujesz wytłumaczyć. Co czujesz? Czy jesteś zaskoczony? Czy chciałbyś, aby te dzieci znały Niepokalaną? Co myślisz? Co robisz? Teraz wyobraź sobie, że całą sytuację widzi Niepokalana. Czy jest zadowolona? Jak się czuje ta dobra i kochająca mama, skoro jej własne dzieci jej nie znają? Co myśli? Czy chcesz pomóc swojej mamusi? Czy chcesz obiecać coś Niepokalanej? Ćwiczenie. Zastanów się, ile dzieci w Polsce nie ma rodziców? Jak dużo na świecie jest domów dziecka, gdzie wiele biednych dzieci czeka, aż któregoś dnia pojawią się ich rodzice, by je przytulić i zabrać do domu? Wiele z nich nigdy nie poznało i nie pozna mamy i taty. Niestety, ale jest też wiele domów, w których rodzice nie dbają o swoje dzieci. Nie kochają ich. Czasem zapominają o nich. Do takich dzieci Niepokalana pragnie dotrzeć najbardziej. Chce ona, aby wiedziały, że pozaziemskimi rodzicami mają jeszcze o wiele bardziej kochających i opiekuńczych rodziców w niebie, którzy są przy nich w każdej sekundzie ich życia i troszczą się o nich jak nikt inny. Ci rodzice to Pan Bóg i Niepokalana. Oni znają dobrze wszystkie pragnienia tych małych serc i pragną być z nimi, gdy im smutno. Bardzo pragną być razem ze swoimi dziećmi w ich cierpieniach, by ich wspierać. Problem w tym, że te biedne dzieci o tym nie wiedzą. Często nie znają Pana Jezusa lub uważają Go za nieprawdziwego. Te dzieci zwykle nie wiedzą, jak się modlić i trudno im zrozumieć, jak ważna jest modlitwa, msza święta i spowiedź.
Co na to, niepokalana? Co ty na to? Czy potrafisz kochać? Czy potrafisz otrzeć łzy niepokalanej? Czy potrafisz wyobrazić sobie dzień, w którym będziesz umiał komuś wytłumaczyć, kim jest Pan Bóg albo jaka jest niepokalana? Gdyby przyszedł do ciebie Pan Jezus albo Jego mama i poprosili cię o pomoc, o bycie apostołem, misjonarzem, czy byłbyś w stanie spełnić ich prośbę? Jeśli tak, to znaczy, że naprawdę kochasz Pana Boga i bliźniego. Jeśli nie, to znaczy, że jeszcze musisz nad tym popracować. Pan Jezus opowiadał wszystkim o swoim Ojcu i pragnął, by wszyscy Go znali i kochali. Spróbuj dzisiaj opowiedzieć komuś o niepokalanej i Panu Jezusie. O tym, jak ich kochasz i jak wiele dobrego oni uczynili dla ciebie i innych. Możesz też pytać starszych, co niepokalana uczyniła dla nich i czy ją kochają. Myśl wtedy o niepokalanej. Pytaj, czy podoba jej się to, co oni mówią. Czy ty sprawiasz jej radość? Możesz sobie wyobrazić, że ona jest przy was i słucha każdego zdania bardzo uważnie. Prosimy o pomoc niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.